wiadomo, grałam w klątwie przed klątwą. Co więcej, czytałam klątwę przed klątwą. I w dodatku robiłam też teatr po klątwie. I nie mogę powiedzieć, żebym nie zadawała sobie takich pytań. Jak robić klątwę po klątwie? Po co robić klątwę po klątwie? Czy na pewno robić klątwę po klątwie? Ile zrobić z klątwy po klątwie? I czy klątwa po klątwie musi być klątwą o tej klątwie, czy o tamtej klątwie?